Zostałem kelnerem na rewirze, pod kierunkiem pana Skowronka, oberkelnera. Oprócz mnie było jeszcze dwóch kelnerów, ale tylko ja, jeden, mogłem stać we wnęce oparty plecami o stół, kiedy popołudniami robiło się troszkę luźniej. Pan ober mówił, że będzie ze mnie dobry ober, ale muszę nabyć takiej umiejętności, żebym jak tylko gość wejdzie, zapamiętał go sobie i wiedział, kiedy wychodzi i to nie w południe, kiedy jest szatnia, ale po południem, kiedy serwuje się w kawiarni. Żebym się nauczył rozpoznawać tych, co to chcą się najeść i wyjść bez płacenia. Żebym też potrafił odgadnąć, ile gość ma przy sobie pieniędzy i czy będzie mógł zapłacić za zamówienie, czy raczej nie. Bo dobry ober to musi wiedzieć przede wszystkim. I kiedy był czas, cicho opisywał mi gościa, który akurat przyszedł i, i tego, co właśnie wychodził. Ćwiczył mnie tak parę tygodni, aż wreszcie o, odważyłem się typować sam. Zawsze cieszyłem się na popołudnie. Jakbym był na jakiejś awanturniczej wyprawie, podniecałem się jak myśliwi czekający w zasadce na zwierzynę, a pan Ober albo palił ze zmrużonymi oczami i z zadowoleniem przytakiwał, albo kręcił głową, poprawiał mnie i szedł do gościa sam, żeby udowodnić mi, że to on miał rację. No i. Naprawdę zawsze tak było. Wreszcie dowiedziałem się czegoś, kiedy spytałem pana Obera prosto z mostu: Skąd pan to wszystko wie? A on cały się wyprostował i odpowiedział: Bo ja obsługiwałem angielskiego króla. Króla? Plasnąłem w dłonie. Pan obsługiwał angielskiego króla? Ober z zadowoleniem skinął głową. I w ten sposób Kroczyliśmy w drugi okres, który mnie wprawił w zachwyt. To było coś jak, jak loteria fantowa, kiedy czekacie, czy wylosowany zostanie numer waszego losu, jak tombola na zabawie w zapusty, albo na publicznym festynie. Kiedy po południu wchodził jakiś gość, Pan Ober kiwał na mnie, szliśmy do wnęki i tam mówiłem: "To jest Włoch", a Pan Ober... Kręcił głową i powiadał, to jest Jugosłowianin ze splitu albo z dubrownika. Patrzyliśmy sobie chwilę w oczy, a później kiwali głowami i kładłem dwadzieścia koron na tacy w tej wnęce, pan ober też. Potem szedłem zapytać, czego gość sobie życzy: przyjmowałem zamówienie. A kiedy wracałem, pan Ober, widząc moją minę, zgarniał obie dwudziestki i wkładał je do ogromnego pigularesu, z powodu którego kieszeń w spodniach miał oprzytą tą samą skórą, z której był pigulares. A ja się dziwiłem: Jak pan to, pani Ober, poznaje? A on skromnie obsługiwałem angielskiego króla. I tak jakśmy się zakładali. Ale ja ciągle przegrywałem, bo teraz pan ober uczył mnie, że jeśli ma być ze mnie dobry ober, to muszę wyczuć nie tylko narodowość, ale i to, na co gość będzie miał ochotę. Więc kiedy gość zjawiał się w restauracji, kiwnęliśmy głowami i weszli do wnęki i tam każdy położył dwie dychy na pomocniku, a ja powiedziałem, że gości zamówi y, zupę gulaszową albo przekąskowe flaczki. A na to pan ober, że herbatę i opiekany chleb bez czosnku. Poszedłem przyjąć zamówienie. Najpierw dzień dobry, a potem spytałem gościa, czego sobie życzy. A on ci rzeczywiście zamówił herbatę z grzanką i kiedy szedłem z powrotem, pan ober brał dwie dwudziestki, a potem powiedział faceta chorego na woreczek musisz rozpoznać od razu. Popatrz no na tego gościa. Temu pewnie i wątroba wysiada. Kiedy indziej, znowu spierałem się, że gość zamówi herbatę i chleb z masłem. A pan Ober twierdził, że praską szynkę z ogórkiem i szklanice pilzneńskiego piwa. I tak było. Ledwie zdążyłem przyjąć zamówienie i obrócić się, pan Ober tylko na mnie spojrzał, podniósł okienko i zamiast mnie zawołał do kuchni: praską szynkę! A kiedy doszedłem, dodał: i ogórek do tego. A ja byłem szczęśliwy, że mogę pobierać takie nauki. Choć przepuściłem na to wszystkie tryngle, bośmy się zakładali do oporu i <grywa> zawsze przegrywałem. No i za każdym razem pytałem, panie Ober, skąd pan to wszystko wie? A on, układając w pigularesie dwie dwudziestki, odpowiadał: Obsługiwałem angielskiego króla. W każdy czwartek obsługa maklerów należała teraz do mnie. Karol już nie wrócił. Maklerzy dokazywali wesoło niczym szczenięta, tak jak wszyscy bogaci ludzie. A kiedy zrobili jakiś dobry interes, wtedy potrafili przepuszczać i rozdawać pieniądze niczym rzeźnicy po wygranych ferbla. Tyle, że ci rzeźnicy często kończyli tak, że wracali do domu po trzech dniach bez bryczki, bez koni, bez kupionego wcześniej bydła, wszystko przegrali w ferbla, także przychodzili do domu z samym batem. Ci maklerzy też czasem przegrywali, też tracili wszystko, ale siedzieli w chambre separe i patrzyli na świat jak Jeremiasz na płonący Jeruzalem, chcąc przepuścić resztki pieniędzy. Jednak stawiał ten, który na giełdzie wygrał. Taką zasadę, wszystko z fasonem. Najbardziej lubiłem chambre separe, który panienki nazywały gabinet oględzin, pawilon inspekcyjny, oddział wewnętrzny. Ci maklerzy, którzy jeszcze to i owo mogli, starali się jak najszybciej panienki wstawić, żeby z nich później powoli ściągać bluzeczki i spódnice i rozwalać się z nimi na tapicerowanych tapczanach i fotelach, tak jak ich bosia stworzyła. I po wszystkim ci maklerzy byli zupełnie wykończeni. Czasem wyglądało to tak, jakby ta miłość przyprawiła ich o atak serca. Tak ich to kochanie w niezwykłych pozycjach zmaltretowało. Natomiast na oddziale wewnętrznym, czy też w tak zwanym pawilonie inspekcyjnym, wesoło było bez przerwy. Dziewczyny, które dostały za zadanie zabawiać tam gości, bardzo to sobie chwaliły, bo jak widziałem, właśnie stamtąd ciągnęły największe profity. Ci najstarsi maklerzy. Wciąż się śmiali i żartowali, a rozbieranie panienek traktowali jako zbiorową zabawę fanty. Powoli, nie przestając popijać i delektować się szampanem w szlifowanych pucharach, rozbierali panienkę wprost na stole, na którym tamta się kładła, a wokół jej ciała mieli maklerzy półmiski z kawiorem, sałatką i plastrami salami. I włożywszy okulary, Oglądali każdą fałtkę tego pięknego, kobiecego ciała zupełnie jakby byli na pokazie mody albo w atelier Akademii Sztuk Pięknych. Prosili, żeby dziewczyna usiadła, wyprostowała się, uklękła, żeby spuściła ze stołu nogi i majtała nimi, jakby sobie je myła w potoku. I nigdy ci maklerzy się nie kłócili. Obojętny. Jaki członek był ku nim zwrócony, jaką część ciała widzieli? Każdy z olbrzymim zachwytem podobnym do zachwytu pejzażysty, malarza przenoszącego na płótno to, co go w pejzażu urzekło. Tak właśnie ci starcy z niesłabnącym zachwytem oglądali sobie z bliska i przez okulary: to zgięty łokieć, to zmierzwioną na dole kępkę włosów, to podbicie stopy, kostkę czy brzuch. Jeden zaś. Rozchylił piękne pośladki i z dziecięcym podziwem patrzył na to, co akurat zobaczył. Inny natomiast pokrzykiwał z zachwytu i spoglądał na sufit, jakby samemu Bogu dziękując za to, że może wpatrywać się między rozłożone nogi panienki i palcami lub ustami dotknąć tego, co spodobało mu się najbardziej. I mienił się ten chambre séparé nie tylko od ostrego światła padającego od sufitu z lejka pergaminowego klosza, ale też od unoszonych kieliszków, a przede wszystkim od migotania czterech par soczewek okularów, poruszających się niczym y, welony w oświetlonym akwarium. Kiedy już nasycili wzrok, oględziny były skończone. Maklerzy nalewali panience szampana, a ona, siedząc na stole, trącała się z nimi i częstowała się ze stołu, czym tylko chciała. Starsi panowie zwracali się do niej po imieniu, żartowali i byli szarmanccy. W tym czasie w innych szamburze parę rozbrzmiewał wesoły śmiech, niekiedy przechodzący w milczenie. Także często myślałem, że powinienem tam wparować, bo pewnie leży tam trup albo umierający makler. A potem ci moi starcy ubierali panienkę. To było, jakby puścić film od tyłu. Wcześniej ją rozbierali, a teraz ubierali, i to bez tej obojętności, która zjawia się zawsze po tych rzeczach, bez tego znużenia, ale szarmancko, jak na początku. Później płacili, zawsze płacił jeden, dawali Oberowi tryngiel, a ja za każdym razem dostawałem setkę. I wychodzili rozpromienieni, ukojeni, pełni pięknych obrazów, które wystarczały im zawsze na tydzień. I już od poniedziałku cieszyli się, że w czwartek przeprowadzą oględziny innej panienki. Bo ci goście nigdy nie oglądali jednej tej samej panienki, tylko za każdym razem inną. Chyba po to, żeby szła o nich fama w półświadku praskich prostytutek. A po każdych oględzinach panienka zostawała w Chambrusé parę, czekała i kiedy sprzątałem ze stołu to odnosząc ostatnie nakrycie, już wiedziałem, że to, co teraz nastąpi, było tu w zwyczaju. Przeglądała mi się tak łakomie, jakbym był amantem filmowym, bo ta panienka tak była podniecona oględzinami i oddychała głęboko, jakby chciała pokazać, że nie jest zdolna stąd wyjść. No i stało się to po raz pierwszy. A potem w każdy czwartek musiałem dokończyć to, co staruszkoje zaczęli. Wszystkie te panienki rzucały się na mnie zawsze tak porządliwie, oddawały mi się z taką namiętnością, jakby robiły to po raz pierwszy. A ja, przez tych parę minut, wydawałem się sobie przystojny, wysoki i kędzierzawy. Miałem nie tylko wrażenie czy uczucie, ale wręcz pewność, że jestem królem tych pięknych panienek. Lecz było to tak dlatego, że podczas oględzin ich ciała tak były wypieszczone oczami, rękami i językiem, że przez ten przegląd panienki nie mogły chodzić. Dopiero kiedy czułem, że raz albo i dwa je zaspokoiłem, wtedy odżywały. Ich oczy wracały na swoje miejsce, błona, którą miały zamiast nich, znikała. Mrok, w którym były pogrążone, rozpływał się i znowu patrzyły normalnie. A ja znów byłem dla nich malutkim kelnerem kimś, kto w zastępstwie kogoś pięknego i silnego wykonał polecenie, które w każdy czwartek spełniałem z coraz większą ochotą i rutyną. A co przede mną należało do tego wybranego kelnera, Karola, który miał do tego kwalifikacje i talent, i zacięcie. Hmm? Ale ja też miałem. I chyba byłem w ogóle dobry, bo wszystkie panienki spotkawszy mnie w lokalu czy na ulicy pozdrawiały mnie pierwsze. Kłaniały się już z daleka albo na mój widok machały chusteczką czy torybką. I nawet jak nic nie miały w ręce, to przynajmniej kiwały mi przyjaźnie rączką. A ja im się odkłaniałem, zdejmując rozmachem kapelusz Przesadnie składałem swoje uszanowanie, a potem prostowałem się i zadzierałem brodę, żeby sam przed sobą zrobić się jeszcze większy na podwójnie podbitych zelówkach, żebym był wyższy o tych parę centymetrów. Miałem to szczęście, że największe wydarzenie i zaszczyt, jaki ze wszystkich hoteli i restauracji może spotkać tylko jeden i jedną, przytrafił się hotelowi Paryż. Okazało się, że na zamku prezydent nie ma złotych sztućców, a delegacja, która akurat zjechała do Pragi z tak zwaną oficjalną wizytą, gustowała w złocie. Osobisty sekretarz prezydenta i sam szef prezydenckiej kancelarii próbowali pożyczyć złote sztućce od osób prywatnych, albo od księcia Schwarzenberga, albo Lobkowica. I owszem, ci magnaci mieli sztućce, z tym, że nie tyle, ile było trzeba. A oprócz tego wszędzie były inicjały i wygrawerowane w trzonkach łyżeczek i noży znaki herbowe tych rodów. Jednym, kto by mógł wypożyczyć panu prezydentowi złote sztuczce, był książę Turn Taxis. Ale musiałby po nie posłać do Regensburga, gdzie były w zeszłym roku na weselu członka tego bogatego rodu, który miał w Regensburgu nie tylko swoje hotele, ulice, ale całe dzielnice i nawet własny bank. Więc wszyscy kandydaci odpadli. I w końcu przyjechał do nas. Sam szef kancelarii. A kiedy wychodził od naszego szefa, był wściekły jak licho. I to był dobry znak. Tak orzekł pan Skowronek, ten co obsługiwał angielskiego króla. Wyczytał z miny szefa kancelarii, a potem z twarzy pana Bradensa, do którego hotel Paryż należał, wywiedział się, że nasz szef nie zgodził się wypożyczyć swych złotych sztućców. A jeśli to pod warunkiem, że przyjęcie będzie tutaj, u nas. I że dopiero wtedy wyjmie z sejfu swoje złote noże, widelce, łyżki i łyżeczki. I oto tak dowiedziałem się i o mały włos wtedy nie padłem, że nasz hotel ma złote sztućce na trzysta dwadzieścia pięć osób. No i na zamku uradzili, że bankiet dla niezwykłego gościa z Afryki i jego świty odbędzie się u nas. W całym hotelu zaczęły się porządki. Przyszły kobiety z kubełkami i szmatami i czyściły nie tylko podłogi, ale nawet ściany i sufity, i wszystkie żrandole. także hotel świecił się i cały lśnił. Aż wreszcie nadszedł dzień, w którym miał przyjechać i zamieszkać u nas abisyński cesarz ze swoim orszakiem. Przez cały dzień ciężarówka skupowała w praskich kwiaciarniach róże, aż paragusy i orchidee, lecz w ostatniej chwili przyjechał osobiście szef kancelarii zamku i wymówił zakwaterowanie. Ale bankiet potwierdził. Nasz szef tym się za bardzo nie przyjął, bo i tak wszystko związane z zakwaterowaniem i sprzątaniem wliczył do rachunku. Więc zaczęliśmy się przygotowywać do bankietu na 300 osób. Z hotelu Steiner. Wypożyczyliśmy kelnerów i oberkelnerów, a pan Szroubek tego dnia zamknął swój hotel i wypożyczył nam swoich kelnerów. No a z zamku przyszli detektywi, ci sami, którzy wozili ze mną Bambino di Praga. Przywieźli ze sobą trzy stroje kucharzy i dwa kelnerskie fraki, i natychmiast się przebrali, żeby w nich penetrować i poniuchać w kuchni, dopilnować, żeby nikt cesarza nie otruł, a z kolei kelnerzy. Zlustrowali pomieszczenia restauracyjne, z których najlepiej by się miało cesarza na oku. Szef kuchni z szefem kancelarii i panem Brydensem układali menu dla trzystu gości. Bite sześć godzin głowili się nad tym menu, a potem pan Brydense kazał załadować swoje chłodnie pięćdziesięcioma uczcami cielęcymi, sześcioma krowami na zupę, Trzema źrebiętami na bewsztyki plus jeden wałach na sos, sześćdziesięcioma wieprzkami, każdy owadze nie więcej jak sześćdziesiąt kilo, dziesięcioma prosiakami, trzystoma kurczakami, nie licząc już kozła i dwóch jeleni. Więc wtedy z Panem Oberem z Skowronkiem pierwszy raz zszedłem do naszych piwnic, gdzie piwniczny pod okiem obera przeliczył zapasy win, koniaków i innych trunków. Tego samego dnia dotarła wiadomość, że abisyński cesarz ma ze sobą własnych kucharzy. I właśnie u nas, właśnie dlatego, że mamy złote sztućce, jakie i on ma w Abisyni, jego kucharze zrobią abisyńską specjalność. Dzień wcześniej, dzień przed tą biesiadą, przyjechali ci kucharze z tłumaczem. Cali byli czarni i lśnili. Ach, ale było im zimno. Nasi kucharze mieli być pomocnikami. Na co szef kuchni nadąsał się, odwiązał fartuch i poszedł sobie obrażony. Ale to nic. Ci kucharze z Abysyni zaczęli gotować kilkaset jajek na twardo i śmiali się przy tym, szczerząc zęby. A potem przywieźli dwadzieścia indyków i piekli je w naszych piekarnikach, a w wielkich misach rozrobili jakieś nadzienie. Do którego potrzebowali trzydziestu koszy bułek, i garściami sypali do niego przyprawę i pietruszkę, którą przywieźli na taczce. Nasi kucharze ją posiekali, i wszyscy byli ciekawi, co teraz te czarne chłopaki zrobią. Od czasu do czasu chciało im się pić, więc nosiliśmy im pilzneńskie piwo, które oni wychwalali i dawali nam kosztować ich niego likieru. Z jakichś traw to to było. Takie odurzające i pachnące pieprzem i, i, i mielonym zielem angielskim. A potem tośmy się wystraszyli, bo kazali sobie przywieźć dwie wypatroszone antylopy, które wcześniej kupili w zoo. Szybko je oprawili i piekli te antylopy w największych, jakie ze sobą mieli, rondlach. Rzucali pod nie całe kostki masła, sypali z woreczków te swoje przyprawy, a myśmy musieli otworzyć wszystkie okna, bo tyle się tam narobiło pary. Potem wkładali do antylop na wpół upieczone indyki z nadzieniem, wolne miejsca wypełnili setkami jajek na twardo i piekli to wszystko razem. A później cały hotel o mało nie zasłabł z wrażenia i nawet samego szefa strach obleciał, bo na coś takiego nie był przygotowany. Kucharze przywieźli przed hotel żywego wielbłąda i chcieli go tam zaszlachtować. A tegośmy się właśnie obawiali. Tyle, że tłumacz uprosił pana Braidensa, bo zjawili się dziennikarze i oni sprawili, że nasz hotel stał się punktem zainteresowania prasy. Więc związana tego wielbłąda, który całkiem wyraźnie i cienko pobekiwał, nie, nie, znaczy, żeby go nie podrzynali. Ale jeden kucharz zarżnął go koszernym nożem i podwórze zrobiło się pełne krwi. I już wędrował wielbłąd nogami w górę, a oni go wybebeszali nożem, a potem już bez nóg wyfiletowali, podobnie jak wcześniej antylopy, i przywieźli trzy wozy drewna. Szef musiał wezwać strażaków, którzy stali w pogotowie z sikawką i patrzyli, jak ci kucharze szybko złożyli ogień. Takie duże ognisko, jak do wyrobu węgla drzewnego. A kiedy ogień przygasł i zostały rozżarzone węgle, obracali rożnym na trójnogu, opiekając wielbłąda w całości. Jak już byli z tym prawie gotowi, władowali do wielbłąda dwie antylopy, w których w charakterze nadzienia były indyki, a w nich też już było nadzienie i jeszcze ryby. W puste miejsca wpakowali jajka, ciągle sypiąc te swoje przyprawy i pijąc piwo, bo wciąż im było zimno, nawet przy tym ognisku zupełnie jak furmani z browaru, którzy, żeby się w zimie ogrzać, piją zimne piwo. I ci czarni kucharze kiedy nakryto dla czystu gości i auta zaczęły już ich zwozić, a portierzy otwierali limuzyny, ci murzyni zdążyli na podwórzu nie tylko upiec prosięta i barany, ale też w kotłach nagotować zupy z takiej ilości mięsa, że szef przestał żałować, że zrobił tak duże zapasy. A później przyjechał sam Haile Selassie w towarzystwie premiera i naszych generałów i abysyńskie wojskowe tuzy, Wszyscy obwieszeni orderami, ale cesarz przyjechał w białym uniformie, bez orderów, na luzie. I tym nas wszystkich zjednał. A członkowie jego rządu, czy jacyś naczelnicy plemion, byli w psrokatych narzutach. Niektórzy mieli ze sobą wielkie miecze, ale kiedy zasiadali, było widać, że mają dobre maniery. Tacy byli nieskrępowani. We wszystkich salach hotelu Paryż. Były nakryte stoły, przy każdym talerzu lśniły złote sztućce, komplety widelców, noży i łyżeczek. A potem premier serdecznie powitał Hajlego, ten odpowiedział, i brzmiało to jak szczeknięcie. A tłumacz przetłumaczył, że abisyński cesarz pozwala sobie zaprosić na abisyński obiad. Jeden z tych w perkalowym stroju, grubas owinięty dziesięcioma chyba metrami materiału, zaklaskał, a my zaczęliśmy roznosić przystawki, które czarni kucharze przygotowali w naszej kuchni, cielęciny na zimno w czarnym sosie. Polizałem tyle, co mi na palec kapnęło tej papki, i zakrztusiłem się. Taki to był silny ekstrakt. I kiedy kelnerzy elegancko rozstawili talerzyki. Po raz pierwszy zobaczyłem, jak uniosły się nasze złote widelce. Trzysta złotych widelców i noży błysnęło w restauracyjnych salach. Oberkellner dał znak, każąc nalewać do kieliszków mozelskiego wina. I wtedy nadeszła moja chwila, bo zauważyłem, że zapomnieli nalać wina samemu cesarzowi. Wziąłem butelkę z serwetką, sam nie wiem skąd mi to przyszło do głowy i podszedłem do cesarza. Przyklęknąłem na jedno kolano jak ministrant i ukłoniłem się. Kiedy wstałem, wszyscy na mnie spojrzeli. A cesarz na moim czole zrobił znak krzyża, tak mnie pobłogosławił. A ja nalałem mu wina. Za mną stał oberkelner hotelu u ten, który się zagapił a ja struchlałem, co ja najlepszego zrobiłem, więc odszukałem wzrokiem pana Obera z kowronka i zobaczyłem, jak skinął głową uradowany, że byłem taki spostrzegawczy. Odstawiłem butelkę, przyglądając się, jak cesarz je. Umoczył w sosie kawałek zimnego mięsa, jakby chciał tylko skosztować, po czym skinął głową, żując powoli, a później skrzyżował widelec z nożem, co oznaczało, że już ma dość. Upił trochę wina i długo wycierał brodę serwetką. A potem przyszła kolejna zupę i znów ci kucharze tak się uwijali, pewnie dlatego, że wciąż im było zimno i pili piwo, żeśmy nie nadążali nadstawiać filiżanek na tę zupę. Tylko chochelki migały, tak że nawet przebrani za kucharzy detektywi nie mogli się temu nadziwić. A, i jeszcze zapomniałem, że ci tajniacy... Kazali się sfotografować na pamiątkę z czarnymi kucharzami, a tymczasem nasi kucharze na podwórzu powoli obracali nad rozżarzonymi węglami tego faszerowanego wielbłąda, którego pocierali moczonym w piwie wiechciem mięty. To był pomysł czarnych kucharzy. Ten ichni szef kucharzy cieszył się z tego konceptu i powiedział, a tłumacz to przetłumaczył, że za to. Mogą liczyć na order Marii Teresy. A kiedy już to danie było gotowe, opadło napięcie ze wszystkich kucharzy, pomocy kuchennych kelnerów, pikolaków i oberkelnerów, bo ci czarni kucharze uporali się ze wszystkim, chociaż ciągle wlewali w siebie piwo. A ja zostałem wyróżniony, bo sam cesarz, jak mi to powiedział tłumacz, wybrał mnie do serwowania jedzenia i napojów. Cesarzowi. Więc za każdym razem klękałem we fraku na jedno kolano, potem podawałem i cofałem się. Ale wciąż dawałem baczenie, żeby w porę na dany znak dolać albo zabrać talerz. Tylko że cesarz jadł mało, ledwie muskał wargami, wąchał niczym jakiś nadworny degustator, odrobinę przekąsił i moczył usta w winie i gwarzył z premierem. A goście. Im dalej siedzieli od tego, który to przyjęcie wydawał, im mniejsze mieli godności, tym jedli i pili więcej. I coraz to żarłoczniej, a ci na samym końcu stołu, i we wnękach albo w sąsiednich pomieszczeniach, ci jedli tak, jakby wciąż byli głodni, i nawet bułki zjadali. A jeden to zjadł posypane solą i pieprzem płatki cyklamenów z trzech doniczek. I nadszedł Najważniejszy moment obiadu. Czarni kucharze naostrzyli długie szable, takie koszerne noże, a potem dwaj murzyni unieśli na ramionach rożen, trzeci wiechcie ciemnięty przetarł pieprzny wielbłądzi brzuch i weszli z tym do restauracji. Przeszli przez salę, cesarz wstał i wskazał ręką na pieczonego wielbłąda, a tłumacz przetłumaczył. Że to specjalność afrykańska i arabska. Skromny poczęstunek od abysyńskiego cesarza. Dwaj pomocnicy wnieśli do hotelu dwie stolnice, używane przy świniobiciu, zestawili je, zbili je dwiema klamrami i ułożyli wielbłąda na tym wielgachnym stole. Potem przynieśli noże i długimi cięciami przepołowili wielbłąda raz, później drugi. I buchnął niesamowity zapach. A w każdym płacie był kawałek wielbłąda i antylopy, a w tej antylopie indyk, a w indyku ryby i nadzienie i zapieczone wieńce gotowanych jaj. Kelnerzy nadstawiali talerze i podawali tego pieczonego wielbłąda, wpierw cesarzowi, a potem następnym. Ukląkłem, cesarz oczyma dał mi znak i podałem mu tę ich narodową potrawę, która musiała być wyśmienita, bo wszyscy goście ucichli. I słychać było tylko cudowny szczęk naszych złotych widelców i noży. A później stało się coś, co jeszcze i nam, i mnie, i chyba nawet panu Oberowi Skowronkowi nigdy się nie przydarzyło. Najpierw pewien radca rządowy, znany smakosz, był tak zachwycony potrawą, tym wielbłądem, że wstał i zaczął krzyczeć. Krzyczał, a jego twarz wyrażała najwyższy zachwyt. Ale tak mu to smakowało, że nie zadowolił się tym wyczynem i zaczął się niby gimnastykować, jakby był na zlocie sokoła czy coś w tym rodzaju. A potem bił się w piersi, po czym znowu wziął kawałek umoczony w sosie, i teraz to danie natchnęło go tak, że nawet czarni kucharze z koszernymi nożami zastygli, patrząc na cesarza. Ale on chyba do takich scen był przyzwyczajony, bo tylko się uśmiechał, więc czarni kucharze też się uśmiechnęli. Uśmiechali się także, kiwając przy tym głowami, ci naczelnicy, zawinięci w cenne materie, we wzorki, jakie miała babcia na fartuchach albo na pstrych taftach. A radca rządowy nie wytrzymał. Wybiegł z krzykiem do holu, za chwilę biegiem wrócił, znowu nabił kawałek na widelec, a potem wyciął największy numer, bo pognał, krzycząc, wyskoczył przed hotel i tam pokrzykiwał, tańczył, piał z uciechy i bił się w piersi, a potem wbiegł z powrotem, a w jego głosie był śpiew, a w jego nogach taniec dziękczynny za tak dobrze przyrządzonego wielbłąda, i nistąd ni zowąd pokłonił się trzem kucharzom głęboko naprzód z rosyjska, w pas, a później aż do samej ziemi. Z kolei drugi łasuch. Pewien emerytowany generał, ten tylko spoglądał w sufit i wydawał z siebie przeciągły, tęskny dźwięk. Takie przeciągłe, błogie kwilenie, rosnące w kadencji z każdym nowym kęsem. I przeżuwał, chwilił i popiskiwał, rozgryzając to mięsko, a kiedy łyknął żernoseckiego ryzlinga, wyprostował się i zakwilił. Tak! Że nawet czarni kucharze zrozumieli o co chodzi i zawołali radośnie: jest, jest, samba, jest. I to chyba było przyczyną tego, że atmosfera zrobiła się coraz sympatyczniejsza. Premier i cesarz uścisnęli sobie ręce, a na to wbiegli fotografowie i wszystko sfotografowali. Bez przerwy trzaskało ostre światło, i w świetle tych bengalskich ogni, nasi i abysyńscy dostojnicy ściskali sobie ręce. Wychodząc, hajle Selasie ukłonił się. Wszyscy goście też się kłaniali, generałowie obu armii wymieniali ordery, nawzajem się dekorowali, radcy rządowi przypinali sobie do fraków gwiazdy i przepasywali piersi szarfami, które dostali od cesarza. A ja, ten najmniejszy, ni stąd, ni zowąd, zostałem wzięty pod rękę i podprowadzony do kanclerza cesarskiego, który uścisnął mi rękę za wzorową obsługę i przypiął mi co prawda najmniejszy rangą, ale za to największy rozmiarami order za zasługi dla tronu cesarza Abisyni. Z niebieską szarfą przełożoną przez piersi, spuściłem oczy i wszyscy mi tego zazdrościli, a najbardziej jak zauważyłem ten ober z hotelu u Szrobków który właśnie miał dostać ten order. Żurnaliści i reporterzy obfotografowali mnie i zapisali moje nazwisko, więc chodziłem z tym orderem i niebieską szarfą. Zbieraliśmy statki, sztuczce i talerze i odnosili to wszystko do kuchni. Pracowaliśmy jeszcze do późnej nocy, a kiedy kobiety pod nadzorem detektywów przebranych za kucharzy i kelnerów umyły i powycierały 300 kompletów złotych sztućców, Pan Ober z przeliczył je przy pomocy obera z hotelu pana szrobka. Tylko, że musieli liczyć je jeszcze raz, a potem znowu. A w końcu sam szef liczył małe łyżeczki do kawy. Przeliczył je i zbladł, bo brakowało jednej łyżeczki. Więc przeliczył raz jeszcze. I później zaczęli się zastanawiać, a ja zauważyłem, jak ten ober z hotelu pana szroubka, Coś szefowi cicho powiedział. I tamci zrobili zaskoczone miny. Tymczasem wypożyczeni kelnerzy umyli się i, i teraz poszli do bocznych sal, gdzie zostało masę jedzenia, więc najpierw oni, a potem też kucharze i kelnerki, wszyscy przeszli, ale nie żeby się obiadać, tylko w spokoju, próbować tych smakołyków. Wszyscy przyglądali się kucharzom, którzy analizowali smak potraw i zgadywali przy tym, z jakich przypraw zrobione były przeróżne sosy i jak trzeba się zabrać do tej roboty, żeby mogło powstać takie przepyszne jedzenie, tak żeby radca rządowy Konopasek, który był degustatorem potraw na praskim zamku, mógł krzyczeć z zachwytu. Ja jednak prawie nie jadłem. Wciąż widziałem, że szef mnie nie zauważa. Że nie cieszy się z tego mojego nieszczęsnego orderu i że Ober od Szrąbka rozmawia po cichu z naszym oberem, panem Skowronkiem. I nagle zaświtało mi, że pewnie rozmawiają o tej złotej łyżeczce. Na pewno myślą, że to ja ją ukradłem. Nalałem sobie kieliszek koniaku, który był już tylko dla nas, i wypiłem. Wlałem jeszcze jeden. I podszedłem do mojego obera, który obsługiwał angielskiego króla. Zagadnąłem go, czy się na mnie nie gniewa. I Jeszcze powiedziałem, że dostałem ten order niezasłużenie, bo powinien go dostać ober od szrąbka, albo ona, albo nasz szef. Ale nikt mnie nie słuchał, a ja spostrzegłem, że pan skowronek przygląda się mojej muszce i to tak wnikliwie, że poczułem na sobie to samo spojrzenie, co przed paroma dniami kiedy patrzył na mój krawat, ten biały, niebieskie cętki, jak kropki na skrzydłach pasia królowej. Ten krawat, który bez zezwolenia wypożyczyłem sobie z szafy, gdzie przechowywana jest odzież i przedmioty zapomniane przez naszych gości. I w oczach pana Obera zobaczyłem, że skoro bez przyzwolenia wziąłem ten krawat, to dlaczego nie miałbym sobie przywłaszczyć złotej łyżeczki, którą jako ostatni odnosiłem od stołu samego cesarza Abisyni? No i rzeczywiście tak było, to ja ją odnosiłem i włożyłem do zlewo zmywaka. I oblał mnie straszny wstyd. Kiedy tak stałem z wyciągniętym kieliszkiem i chciałem się trącić z Oberem, który był dla mnie na świecie tym największym i najwyższym, wyższym od samego cesarza, od prezydenta nawet. A on uniósł kieliszek, ale zawahał się. Wciąż miałem nadzieję, że się ze mną trąci na okoliczność tego mojego nieszczęsnego orderu, ale on, który zawsze wiedział, teraz nie wiedział nic, i trącił się z oberem od żołbka, który był jego rówieśnikiem, a na mnie już nawet nie spojrzał. Podszedłem więc ze swoim kieliszkiem, wypiłem go, i wtedy wszystko zaczęło mnie palić. Czułem, że cały płonę. I nalałem sobie jeszcze jeden koniak. A potem, tak jak stałem, wybiegłem w noc przed nasz hotel, przed mój były hotel, bo nie chciałem już być na tym świecie. Wsiadłem do taksówki. Taksówkarz zapytał, dokąd chcę pojechać, a ja na to, żeby mnie zawiózł do lasu, że chcę się nałykać świeżego powietrza. Pojechaliśmy. Wszystko przesuwało się do tyłu, najpierw światła, mnóstwo świateł. Potem to tu, to tam latarnia, a później już nic, tylko czasem na zakręcie mignęła mi z taksówki Praga. Wreszcie stanęliśmy pod lasem. Zapłaciłem taksówkarzowi, a on przyglądając się mojemu orderowi i szarfie, powiedział, że nie dziwi się mojemu zdenerwowaniu, że zna te sprawy, bo wielu oberkelnerów każe się wieść do parku stromowce albo gdzie indziej. Żeby sobie pospacerować Roześmiałem się i oświadczyłem, że nie idę na spacer Ale, że się chyba powieszę Nie uwierzył mi Poważnie zaśmiał się? A na czym? No, fakt, nie miałem na czym Na chusteczce od nosa odparłem Taksówkarz wysiadł z auta Otworzył bagażnik, chwilę w nim szperał A potem w świetle latarynki podał mi sznur Taki powróz. Uśmiechnął się, puścił do mnie oko i, przekładając sznur przez pętle, z uśmiechem radził mi, jak się mam zgrabnie powiesić. A potem jeszcze opuścił szybkę i zakrzyknął, szczęśliwego powieszenia! Odjechał, pozdrawiając mnie światłami, a zanim zniknął za lasem, jeszcze zatrąbił. Ruszyłem w lasek. Gałęzie były dość nisko. Były to sosny. Ale stare gałęzie sterczały teraz tak, że musiałem czołgać się na czworakach. Więc pełzałem, a ten order obijał mi się po brodzie i twarzy, przypominając mi w ten sposób sprawę złotej łyżeczki, która zginęła w hotelu. W pewnym momencie zatrzymałem się, wciąż na czworakach i znowu wałkowałem to wszystko. I raz jeszcze dotarłem do tego bolesnego miejsca w mózgu którego nie mogłem ominąć, do tego, że pan Skowronek już mnie nie lubi, że już nie będzie mnie wychowywał, że nie będziemy już się zakładać o to, co zamówi ten czy tamten gość, albo czego zamawiać nie powinien, jakiej jest narodowości ten, który akurat wszedł. I jęknąłem, zupełnie jak radca Konopasek, kiedy przełknął parę kęsów tego pysznego, nadziewanego wielbłąda. Postanowiłem, że się powieszę. Ale kiedy. Uklęknąłem, coś dotknęło mojej głowy. Chwilę zostałem na kolanach, potem podniosłem ręce i wymacałem buty. Czubki dwóch butów. Pomacałem trochę wyżej i wyczułem dwie kostki i pończochy na zimnych łydkach. Wstałem i mój nos znalazł się na wysokości pasa jakiegoś wisielca. Zląkłem się wtedy. I pognałem, przedzierając się przez stare, ostre gałęzie, raniąc twarz i uszy. Ale przedostałem się na ścieżkę i tam padłem zemdlony ze sznurem w ręce. Obudziły mnie światła latarek i ludzkie głosy. Otworzyłem oczy i widziałem, a właściwie nie tyle widziałem, co wiedziałem, że leżę w objęciach pana Obera kowronka i że on mnie głaszcze, a ja powtarzam bez przerwy – tam, tam. I znaleźli tego wisielca, który uratował mi życie, bo niewiele brakowało, żebym się powiesił kawałek od niego albo razem z nim. Pan Ober głaskał mnie po włosach i ocierał krew, a ja rozpłakałem się i zawołałem: ta złota łyżeczka! Pan Ober szepnął: Nie bój nic, znalazła się. A ja na to: gdzie? Woda. Ze zlewozmywaka nie spływała, odparł cicho, więc porozkręcali wszystko i ta łyżeczka siedziała już w kolanku. Przebacz mi, zobaczysz, wszystko będzie dobrze, tak jak dawniej. Ale skąd wiedzieliście, gdzie jestem, mówię? Ober powiedział, że taksówkarzowi nie dawało to spokoju, więc zajechał pod hotel i przepytywał kelnerów, który z nich miałby powód, żeby się powiesić. Akurat hydraulik przyniósł tę łyżeczkę, i Ober, który obsługiwał angielskiego króla, od razu zorientował się, że to właśnie ja. I zaczęli mnie szukać. No i znów miałem się w hotelu Paryż niczym pączek w maśle. Pan Ober Skowronek przekazywał mi nawet klucze od piwnic z winem, likierami i koniakami, jakby chciał wynagrodzić mi to wszystko. Co wydarzyło się przez tę złotą łyżeczkę? Zacząłem pobierać lekcje niemieckiego i chodzić na niemieckie filmy, czytałem niemieckie gazety, i wcale mnie nie dziwiło, że praskimi ulicami w białych pończochach i w zielonych kamizelkach przechadzali się studenci, a w końcu właściwie tylko ja obsługiwałem w hotelu niemieckich gości. Wszyscy nasi kelnerzy odnosili się do nich tak jakby nie znali niemieckiego. Nawet sam Oberskowronek rozmawiał z Niemcami tylko po angielsku albo po francusku. Kiedyś w kinie nadepnąłem jakiejś kobiecie na bucik, a ta zagadnęła po niemiecku, więc ja ją po niemiecku przeprosiłem, a potem odprowadziłem tę kobiety. Była ładnie ubrana, a ja, chcąc jej się odwdzięczyć za to, że rozmawia ze mną po niemiecku, Powiedziałem, że to straszne, co wyczyniają Czesi z biednymi niemieckimi studentami że na własne oczy widziałem, jak w Alei Narodowej ściągnęli im z nóg białe pończochy, a na dwóch niemieckich studentach potargali brązowe bluzy. Odparła, że mam właściwe podejście bo Praga jest dawną częścią Rzeszy, a zatem prawo do poruszania się po niej i noszenia się zgodnie ze zwyczajami jest prawem niezbywalnym. I że cały świat przyjął postawę obojętną, ale wybije godzina, a z nią nadejdzie ich dzień, bo wódz tak tego nie zostawi. Przyjdzie i wyzwoli wszystkich Niemców od Szumawy aż po Karpaty. Kiedy mówiła, zauważyłem, że patrzę jej prosto w oczy i że nie muszę podnosić wzroku, jak to bywało z innymi kobietami. A ja to zawsze miałem pecha, bo wszystkie kobiety, które przewinęły się w moim życiu, wszystkie były nie tylko wyższe ode mnie, ale na dodatek prawdziwe olbrzymki wśród kobiet. Także kiedyśmy stali na wprost siebie, to ja miałem wzrok na poziomie szyi albo biustu. A teraz widziałem, że ona jest identycznie maleńka jak ja, i że ma zielone, jarzące się oczy, i jest pochlapana piegami zupełnie tak samo jak ja, ale Brązowe piegi na jej twarzy współbrzmiały z tymi zielonymi oczyma tak cudownie, że była dla mnie chodzącą pięknością. Wpatrywała się w moje żółte jak słoma włosy i duże jak ucielęcia niebieskie oczy, a potem powiedziała, że Niemcy z Rzeszy tak bardzo pragną słowiańskiej krwi. Tak bardzo pragną tych równin i słowiańskiej duszy, że już od tysiąca lat nie tylko po dobroci, ale i gwałtem chcą się z tą krwią ożenić. I zdradziła mi, że wielu z pruskiej szlachty ma w swej krwi słowiańską i że ta krew w oczach innych junkrów czyni tych szlachciców bardziej wartościowymi od pozostałych. Przytaknąłem, dziwiąc się, że mnie tak rozumie, bo to nie było. Wypytywanie gościa, co by zjadł na obiad, czy kolację. Ja musiałem konwersować z tą panienką, której nadepnąłem na czarny bucik. Więc mówiłem trochę po niemiecku, a bardziej po czesku, ale ciągle wydawało mi się, że mówię po niemiecku w tym niemieckim duchu. I tak dowiedziałem się, że panienka ma na imię Liza, że pochodzi z Hebu i że jest tam nauczycielką gimnastyki i że jest mistrzynią okręgu w pływaniu. Rozchyliła płaszczyk i miała na piersiach odznakę. Kółeczko z czterech F, niczym czterolistny kwiatek. I uśmiechnęła się do mnie, wciąż patrząc na moje włosy. Speszyłem się, ale ona zaraz mnie skomplementowała, że mam najpiękniejsze na świecie blond włosy. A mnie aż z tego zatkało. Powiedziałem jej po tym, że jestem oberem w hotelu Paryż. Powiedziałem to spodziewając się zaraz najgorszego, ale ona położyła rękę na moim ramieniu, a kiedy mnie dotknęła, jej oczy rozbłysły tak, że się wystraszyłem. Ona zaś stwierdziła, że jej ojciec ma w Hebie restaurację amsterdamską. I umówiliśmy się do kina na miłość na trzy czwarte. Przyszła w tyrolskim kapelusiku. I w ogóle ubrana była tak jak to lubiłem od dzieciństwa w takim zielonym kaftaniku właściwie szarym z zielonym kołnierzem ozdobionym haftowanymi dębowymi gałązkami. Było to przed Bożym Narodzeniem i na dworze padał śnieg. A potem parę razy przyszła do mnie do hotelu Paryż na obiad albo kolację. Kiedy była pierwszy raz pan Oberskowronek spojrzał na nią Potem na mnie i jeszcze raz na pannę Lizę i machnął ręką. I od tej pory już się do mnie nie odzywał. A po fajrancie zabrał mi klucze od magazynu i popatrzył na mnie tak, jakby mnie wcale nie było. Ale mnie było już wszystko jedno, bo widziałem i wiedziałem, że wszyscy Czesi są niesprawiedliwi dla Niemców. Zacząłem się wtedy wstydzić, nawet tego, że w ogóle należałem do sokoła, bo pan Skowronek był aktywnym sokołem, podobnie jak pan Braidens, wszyscy zawzięci na Niemców, a przede wszystkim na pannę Lizę, która przyszła do mnie, wyłącznie do mnie, a ja nie mogłem jej obsłużyć, bo jej stół należał do rewiru innego kelnera. Przyglądałem się, jak ją po chamsku obsługiwali, jak przynieśli jej zimną zupę której kelner moczył wcześniej kciuki. A później przebrałem się, żeby ją odprowadzić. I kiedy wyszliśmy, zaraz przy bramie prochowej, podbiegli czescy chuligani i tak zaprawili Lizę w twarz, aż jej ten tyrolski kapelusik poleciał na tory tramwajowe. A kiedy zacząłem jej bronić, krzycząc po czesku: Co wyrabiacie? i wy jesteście Czechami, twu! Jeden z tych bandziorów odepchnął mnie, dwóch chwyciło Lizę. I przewróciło ją. Dwóch trzymało za ręce, a jeden podkasał jej spódnicę i z opalonych ud i łydek brutalnie ściągali białe pończochy. A ja, chociaż mnie bili, krzyczałem Co wyrabiacie, czeska soldateska? I tak długo, aż mnie puścili i odeszli, niosąc pończochy panny Lizy niczym jakiś biały skalp, białe trofeum. A my przez bramę przedostaliśmy się na ryneczek. Liza płakała i dyszała: Czekaj, no bolszewicka hołoto, dostaniesz za swoje, tak zhańbić niemiecką dziewczynę, nauczycielkę z Hebu. A ja czułem się w tej chwili jak wielki człowiek. Ona mnie obejmowała. Byłem taki rozgoryczony, że zacząłem szukać legitymacji Sokolskiej, ale nie znalazłem jej, więc nie mogłem jej podrzeć. Naraz popatrzyła na mnie oczyma pełnymi łez. I znowu się rozpłakała i przytuliła swoją twarz do mojej, a potem całe ciało. Wiedziałem już, że muszę ją chronić i bronić przed wszystkimi Czechami, którzy by tej małej niemeczce z Egeru chcieli coś zrobić, żeby jej nawet włos z głowy nie spadł. A potem okazało się, że jestem zwolniony nie tylko z hotelu Paryż, bo nikt nie chciał mnie przyjąć. Nawet w charakterze praktykanta. Za każdym razem, na drugi dzień, docierała wiadomość, że jestem sympatyzującym z Niemcami Czechem, i do tego Sokołem, który sobie przygruchał niemiecką nauczycielkę gimnastyki. Długo byłem bez pracy, aż wreszcie przyszły niemieckie wojska, zajmując nie tylko Pragę, ale cały kraj. Dwa miesiące przedtem panna Liza zniknęła mi z oczu. Pisałem do niej i nawet do jej ojca, ale wszystko na nic. A następnego dnia, po zajęciu Pragi, poszedłem na spacer. I na rynku staromiejskim zobaczyłem, jak armia Rzeszy gotuje w kotłach smaczne zupy i rozdaje je w menaczkach ludności. I kiedy się tak zapatrzyłem, kogoż to ja widzę? Sukieneczce w prążki z czerwoną oznaką na piersiach i chochlą w ręce. Lizę. Nie zagadałem do niej, patrząc przez chwilę, jak nalewa i z uśmiechem wręcza miski. Aż wreszcie ocknąłem się i tak ustawiłem się w kolejce i kiedy przyszła kolej na mnie, podała mi miskę ciepłej zupy. Popatrzyła na mnie i nie przestraszyła się, tylko ucieszyła i z dumą wypięła pierś, żebym podziwiał jej wojskowy strój, frontowej siostry miłosierdzia, czy co to był tam za mundur. A ja powiedziałem... Że od tamtego czasu nie znalazłem pracy, od tamtego czasu, kiedy stanąłem w obronie jej honoru, tam pod bramą prochową, wtedy co miała na sobie białe pończochy. A ona poprosiła o zastępstwo i poszliśmy z nią na spacer. Tej nocy panna Liza wzięła mnie do siebie, ale naprzód byłem z nią w jakimś wojskowym kasynie na przykopach, w jakimś brązowym domu. Piliśmy szampana za zajęcie Pragi, oficerowie przepijali do Lizy, do mnie nawet też, a ona za każdym razem opowiadała, jaki to byłem dzielny, że broniłem jej germańskiego honoru przed czeską soldateską, a ja kłaniałem się i dziękowałem za pozdrowienia i wzniesione kielichy. Tyle że nie wiedziałem, no bo i skąd, że te pozdrowienia przeznaczone były wyłącznie dla Lizy. A mnie ledwie tolerowali, traktując jako dodatek do Lizy, przełożonej wojskowych sanitariuszek, jak dowiedziałem się z tytułowania przy toastach. Ale miałem takie cudowne uczucie, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości, że jestem między rotmistrzami i pułkownikami, że jestem między młodymi ludźmi o identycznych niebieskich oczach i identycznych płowych włosach, jak ja, który co prawda nie umiem porządnie po niemiecku, ale czuję się Niemcem, który niczym śpiąca królewna. Musiałem spotkać się z panną Lizą, nadepnąć jej na czarny bucik i przebudzić się zupełnie tak, jak to jest w tej bajce. I kiedy szliśmy z tej uroczystości dokądś, gdzie jeszcze nigdy nie byłem, Liza poprosiła mnie, żebym zajrzał do swoich akt, bo na pewno muszę mieć jakiegoś germańskiego przodka. A ja jej powiedziałem tylko tyle, że mój dziad ma na nagrobku wypisane Johan Decze i że był dworskim koniuszem. Zawsze wstydziłem się tego koniuszego, ale kiedy Liza to usłyszała, to jakbym urósł w jej oczach, bardziej niż bym był czeskim hrabią. Wydawało się, że dzięki temu Decze padły wszystkie mury i cienkie ściany, które nas dzieliły. Milczała całą drogę, potem otworzyła bramę starej kamienicy i stąpaliśmy po schodach. A ona na każdym piętrze całowała mnie długo i głaskała spodnie w kroku. A kiedy weszliśmy do jej pokoiku, zapaliła na stole lampę i cała zwilgotniała, i, i oczy, i usta, a na jej oczach pojawiło się bielmo, taka błona. Przewróciła mnie na kanapę i znowu długo całowała, obmacała i. Przeliczyła językiem wszystkie moje zęby, nieustannie przy tym postępując i jęcząc niczym ciągle przez wiatr otwierająca się i zamykająca furta. A potem nie dało się już zrobić nic innego niż to na co czekałem. Z tym, że nie wyszło to ode mnie tak jak bywało dawniej, ale od niej. To ona miała na mnie ochotę i pozwalała mi na wszystko. Rozbierała się powoli. Patrząc, jak ja to robię, a myślałem, że skoro jest w wojsku, to musi mieć wojskową garderobę. Jakąś halkę albo spód, że siostrzyczki z Lazaretu na pewno noszą wyfasowaną bieliznę. Ale ona miała wszystko identyczne jak panienki, które chodziły do hotelu Paryż na oględziny do panów Maklerów, identycznie jak panienki urajskich. A potem nasze nagie ciała przylgnęły do siebie. Wszystko zrobiło się jakieś takie ciekłe, jakbyśmy byli ślimakami przylepionymi do siebie oślizgłymi, wysuniętymi z muszli ciałami. Liza dygotała przeraźliwie, drżała cała, a ja po raz pierwszy poznałem, że jestem zakochany i kochany. Było to całkiem coś innego niż dawniej.